Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Rayman 3 Beta. I tak, to jest pierwszy odcinek, w ogóle jakiś film w 2017, więc hej, życzę wam dobrego roku. I tak, dziś robimy, jak mówiłem, Beta Raymana 3. I po prostu jest to beta taka deweloperska, w której mamy 6 poziomów, raczej 6 sekcji poziomów i po prostu tak, próbowałem też wmodować więcej poziomów, ale niestety się nie udało, będę musiał jeszcze z tym pogrzebać, ale mamy tyle i tu póki co widać różnicę. Beta znalazłem gdzieś oczywiście w internecie i mogę ją uruchomić za pomocą dysków PS2, bo wreszcie mi się udało, więc zacznijmy może od intra, czyli od pierwszego poziomu pościgu z Murphym. No. I pierwsza rzecz, jaką można zauważyć, to, że Murphy jest zdecydowanie wolniejszy. Jest cholernie wolny w tej wersji. Niekoniecznie wszystko się też ładuje. Aha, i nie ma też tutaj opcji widescreena, więc przepraszam. I wymusiłem też 480p, żeby jakoś to ładnie wyglądało, więc przepraszam za niedogodności czasem w oglądaniu. I są też dodatkowe rzeczy, tak widzę, względem wersji finalnej. Na przykład kamienie dodatkowe po bokach. I patrzcie, co się tu stanie. O! Koniec poziomu. Szkoda, że nie możemy tu sterować. Chętnie bym zobaczył, co jest tam dalej. Niestety, no, nie możemy nic zrobić. Możemy tylko coś takie rzeczy robić. No i możemy zrobić R1 plus Select. I wracamy na do tego menu. Możemy tak robić z każdym poziomem, nawet jak go nie ukończymy. Patrzcie, lecę, pyk. Więc chodźmy do SK810. Człowiek to jest, nie pamiętam. Aha, skate. Dobra, tutaj też możecie zobaczyć pewną rzecz śmieszną, znaczy nieśmieszną. Poza też faktem, że niektóre klejnoty są dziwnie postawione, ale dobra. Więc jak widzicie, jest wszystko ok i w ogóle nie ma żadnego paska ani nic. O, no i dostaliśmy bonus Who's Next. Jest to rzecz, która nie była nawet w finalnej wersji Raymana 3. Otóż jak widzicie, tu jest taka ciekawostka, kiedy zdobyliśmy określoną liczbę kryształów i dostaliśmy za to bonus, poza oczywiście efektem combo dostawaliśmy efekt puszki, czyli po prostu mnożnik razy 2. Co jest nawet fajne, tylko jestem też ciekaw, czy można by tak, czy właśnie nie usunęli tego, tylko dlatego, że pewnie był jakiś exploit, żeby no dzięki temu mieć nieskończone puszki. Praktycznie. Co nie byłoby fajne. Znaczy byłoby fajne dla speedrunnerów, którzy by pewnie zrobili tak, że wieża Leptysa 5 sekund, ale no pewnie byłoby to zbyt OP. Ale no mamy taki selipsznik, o, więc jest fajnie. What the? Co się stało? Już się nie spadłem, hello. Trochę lamię, ale what? A może to jednak tak randomowo się włącza? Już sam nie wiem w sumie.
No i no jak widzicie, no spadliśmy, ale patrzcie, jesteśmy w dziwnym miejscu. Tak oto wyglądają całe special stage'y. Special stage'e, skateboardy w Raymanie 3. Bez nich. Mogę, o, mogę. Jak fajnie by, dużo fajniej by było, gdyby dało się po prostu popatrzeć. Gdyby się dało. No nie da się inaczej. Kurde no. Więc wchodźmy do Woods. To jest chyba raz przez 100 liści, jeżeli dobrze pamiętam. No i co? Tak, to raz przez 100 liści. Jak widzicie, różni się. Po pierwsze, wskaźnik tego, którym no, wskazujemy. To się różni. Początek też się różni. Jak widzicie, to nie jest jakby taka arena, tylko. No inaczej to wygląda po prostu. No Jezu, no co mogę powiedzieć? Animacje się niczym nie różnią. To też w sumie się nie różni. Ani Rayman w sumie wygląda bez tej rakiety. Ej, rakieta w ogóle się nie pokazuje. No nie wiem. Ale no spróbuję. Ej, haha. Kasynki zablokowują się. Znaczy, kasynki raczej nie są dobrze zaimplementowane. Udało mi się? Nie. O, jednak tu wychodzi Mrokrum. Ale zdecydowanie bliżej wydaje mi się, że wychodzi. A jak z sekretem? No, kasynki źle działają. Zdecydowanie. O, się różni. Tu nie było tego zielonego, jeżeli dobrze sobie przypominam. On tu dalej siedzi. Jakby głupie rzeczy. Zauważyłem, że analog źle działa. Znaczy analog. Analog dobrze działa, ale źle działa po prostu kierowanie. Ja już nie wiem. Raz źle działa, raz dobrze. Nie ogarniam tego. No, taka scenka dobrze działa. Jak mu się dymi. Czekaj. W wersji pełnej chyba aż tak bardzo się nie dymiło. Nie pomaga też fakt, że mam strasznie mało życia. Ja mówię, nie wiem, czy jest możliwe wmodowanie wszystkich poziomów. To nie jest tak jak z prototypem Sonica Adventure, gdzie tam było wszystko dosłownie. Mieliśmy dostęp do poziomu, do po prostu rzeczy developingowych. W tym przypadku jest to właśnie tylko. Nie. W tym przypadku jest to. I w sumie ten poziom jest z wersji demo Raymana 3. To jest to samo. Dosłownie to samo. O. W tej wersji nie było sekretu. I taka też mała ciekawostka, że te spusty zupełnie inaczej działają niż w normalnym Raymanie 3 na PS2. Aha, i poziomy się nie ładują dokładnie. To też ciekawe. Otóż spusty działają jako zamienniki na przyciski, więc teraz wciskam R1, no i to działa normalnie. Wciskam R2, no tu się zaczyna zabawa. Wciskam L1, no i mogę
to chyba... Nie, to chyba było na kółku, co nie? A kółko... A najlepsze jest to, że kółko nic nie robi. I wciskam L2. I to jest skakanie. A, jak możecie zauważyć też... włosy Raymana się nie zmieniają koloru, jeżeli chodzi o helikopter. Aki. Robiliśmy porządek. Niektóre rzeczy są tu chyba dużo szybsze. I prawdopodobnie ten tydzień będzie właśnie wypełniony takimi odcinkami. Chciałbym właśnie też nadmienić. A no dobra, najpierw skończę ten temat. Lel, jak ja to włączyłem? For more info. Inconiu. Jak ja mam z tego wyjść? Ja nie chcę tu być. Jak ja to włączyłem w ogóle? Dobra, Inconiu. Jak ja to włączyłem? Okej, do następnego poziomu. Może to było po prostu z wersji beta, czy coś, nie wiem. Ale dobra. Będzie taki lightowy właśnie wypełniony takimi filmami z bety, bo jeszcze mam Ratchet & Clank 1 betę i Ratchet & Clank 3. Jeszcze chciałbym tak nadmienić, że Let's Play Super Mario 64 na pewno pojawi się w przyszłym tygodniu, gdyż przyszedł mi dziś, a dziś, czyli mam na myśli wtorek, przyszedł mi Classic Controller Pro, jakby się ktoś zastanawiał, do Wii. No, przez co będę mógł spokojnie nagrać właśnie Super Mario 64, bo wreszcie mam dobry kontroler, który działa. A więc jesteśmy w świecie umarlaków? Tak to się nazywało? I pierwsza zmiana... Kurde, muszę się tam teraz wracać. What the... Robot! What the hell are you doing, man? Man! Okay. Dobra, więc idziemy tu. Ta brama jest niższa niż w wersji finalnej. Jest dużo niższa. To jest taka ciekawostka. Nie wiem w sumie, czy jakoś ciekawa to jest ta ciekawostka, ale zdecydowanie jest ciekawa. Dla mnie. Nie. Źle to powiedziałem. Nie wiem, czy dokładnie jest to ciekawostka, ale na pewno jest to ciekawe. Albo interesujący. O, interesujący brzmi lepiej. Tak poważnie troszeczkę. I chyba też krótkie, czerwone lumy. No, znaczy w sumie też strzały Raymana wyglądają inaczej. Bardziej, nie wyglądają bardziej jak pięści, a... No jak te pseudo strzały w Raymana, z Raymana dwójki. No, kulki energii są inne. Są grubsze. O, odkryłem kombinację na przybliżenie, czyli trójko. A nie, po prostu trzeba przytrzymać trójką. Dobra, nieważne. W każdym bądź razie. Okej, to lokacja też się zmieniła. Nie ma tutaj milionów punktów. Jednakże. Ej, Rayman robi nową animację. Jak strzela. Normalnie to było taki obrót i dalej idę, a teraz tu. Że on jeszcze tak staje. Taki podskok robi, jakby. No ale przejdziemy te wszystkie poziomy. Może, też możecie wyłapać w komentarzach, jakie są różnice względem wersji finalnej. A w szczególności, że skompletowałem long play z wersji PC-towej już. Raymana 3. Jest kurde fajnie. Może się zrobić z innej wersji też. No, bo obiecałem z GameCube'a i z PS3. Ale może to GameCube zmieni się na...
PS2. Ze względu, wiecie, na to, że mogę wymusić 1080i nawet. Siebie rozwalamy. Kolejna zmiana. Shader w ogóle jest inny. Z tyłu. Za tym emblematem. Emblemat też jest inny. Jest dużo mniejszy, też ikonki są. Tinsinów są mniejsze. I nie, to nie jest tylko dlatego, że wymusiłem inną rozdzielczość gry. Jakby się ktoś pytał. Halo. Halo, fokus. I z jakiegoś powodu szczypce żyją swoim życiem. Jak możecie widzieć przez jakieś, nie wiem, milisekundę, parę, po prostu one czasami lecą w kompletnie inną stronę. I kolejna zmiana, Tinsiny mają napisy. Znaczy zmiana. No po prostu, no, różnica jest taka, że są napisy dla Tinsinu. No chyba, że po prostu tego nie było w wersji polskiej i dlatego... Dlatego źle mówię. I też te piedestały inaczej wyglądają niż w wersji polskiej. Też tornada są mniejsze. Też zauważyłem. Teraz tu, nie, tu jeszcze nie mam grymasu. To jest ten sam easter egg z ludziami z Raymana 3. F1. Tej trawy tu nie było. Jestem prawie pewien, że tej trawy tu nie było. Dobra, więc teraz mogę się zająć tą śliwgą. Wow. Ja teraz zauważyłem, woda nie jest przejrzysta. Wydaje mi się, że była przejrzysta już. Ale nie grałem w sumie w wersję na PS2, więc mogę nie wiedzieć. Że na PS2 była nieprzejrzysta woda? Jak ktoś wie, to niech mi powie. Chociaż w sumie mam Raymana 3 na PS2. Więc w sumie sam też sprawdzę zapewne. Pewnie nie dodam tego do filmu informacji, bo jestem zbyt leniwy, ale zawsze coś. Po prostu moją wiedzę sam zaspokoję. Chociaż pewnie nawet nie będzie mi się chciało tego przechodzić aż tak daleko. Ale wiecie, co jest jeszcze najśmieszniejsze? Jest tak, że w ostatnim poziomie w tej becie, taki spoiler, wieża Leptysa, i w sumie wieża Leptysa, kiedy lecimy globoksem, mamy pełne życie. Mamy dosłownie wszystkie maksymalne punkty zdrowia. Kolejna zmiana. Bańki inaczej wyglądają i są w prostej linii w becie. Jak widzicie, to nie jest tak, że one były jakoś udziwnione. Czy środek jakoś się zmieni? Nie. Ale szkoda w sumie, że ta beta nie ma więcej poziomów. O, jedyny shadery się tutaj chrzanią. Się przyzwyczaiłem do wersji bet, że najczęściej shadery się jakieś chrzanią. W tym przypadku shadery świetne. Chociaż przyznam, że ręce Raymana, w sensie strzały same, epicko wyglądają. Z tym shaderem. Takim jakby super duper bloomem. Został potraktowany. Wszystko się tutaj tak świeci. Nie tak może jak w Sonic Heroes się postacie... Wait, what? A tam... A czy on przypadkiem cały czas nie stał na środku? Tak mi się zdaje. O jen. Ej, to jest trudne, jak on tak nie stoi na środku cały czas. Pojawia się w randomowym miejscu.
W sumie też nie na długo się pojawia. Okej, to było dziwne. To też się nie spał mi na środku, co też jest dziwne w sumie. Coś pika w tej grze. Bo mi się zdaje po prostu. Nie ma tu tych... No, jak im tam? Klejnotu. Hehe. Matko boska, ta niebieskość. Przez te shadery. W sumie ciekawy jestem, czy tu są jakieś deweloperskie rzeczy. Bo prawdopodobnie nie. Bo cała gra była robiona na Windowsie. Więc nie było potrzeby robienia żadnych narzędzi debugujących, ale przyznam, że przydałby się tutaj rzecz na to, żeby latać albo przechodzić przez ściany czy coś. Znaczy na samo latanie, bo zakładam, że pewnie twórcom nie chciałoby się. O! Czyli Rayman jak... To powinno być w finalnej wersji gry. Że kiedy wejdziemy w minibucie z kostiumem, to powinniśmy się w kostium zmienić. Znaczy, but powinien być w kostiumie i Rayman powinien być w kostiumie. Znaczy, tutaj to niezbyt chyba dobrze działa, bo jak widzicie, efekt kostiumu nam już się dawno skończył, a my nadal jesteśmy w nim. Ale zakładam, że to pewnie byłoby... Zwyczajne przekopiowanie kodu, kopiuj w klej. Byłoby ok. Haha, jak kierem. O, i możemy też mieć. Co? O. Możemy też zbierać kostiumy. Nie no, fajnie, tylko szkoda, że się nie zmienia. Szkoda, że kostium się nie zmienia. Ale no przynajmniej jesteśmy cały czas czerwani. W sumie jestem ciekawy, czy jak wyjdziemy z tego stanu buta, to będzie on... Gdzie on jest? Tam jest. Czy będzie on... czy Rayman będzie dalej w kostiumie? A... Popyta mi mało. But chyba zbytnio nie ogarnia, co się dzieje. W sumie ja też. Pff. But cały czas wjeżdża w ściany. Zakładam, że pewnie ma on jedną drogę ustaloną. I dlatego tak troszeczkę nie ogarnia. No, kurde. Ja tego cały czas tak wjeżdżam w ściany. Bo jakiś losowy algorytm za to odpowiada. I po prostu ten algorytm chyba nie był dopracowany w tej wersji. Jeszcze. No, dawaj, jest! Nie, cofnął się. Co? Serio? Serio? Tylko klejnot? Dobra, nie. Ojej. I zobaczmy, jak to wygląda. To wejdzie tam? A teraz. Spoko. Okej, to nie ma żadnej zmiany.
No! Jeny jak wyleciała w ogóle. Ja, zdecydowanie w tej wersji granie z... Kurde. Z tą małą ilością życia nie jest tak łatwo, jak by wam się wydawało. Nice. Co? LOL! Fajne to! Sami se musi... No to nie jest dosyć dobrze zrobione. A mogę to tak zrobić? Okej. Ciekawe. Jak to tam było od początku, to się wkurzę. Zero też. Tutaj klejnoty. Dobra, idziemy dalej. End of level! And choose another one. To było more, tak więc flash w takim razie. To jest flash. Aha, najdłuższy skrót. Co najśmieszniejsza ostatnia część. Teraz zobaczcie, co Globax będzie robił. Według niego tu powinien być koniec. O, się naprawiło. Pierwszy raz, jak bawiłem się w tej becie, to Globox po prostu szedł tutaj i tu odgrywał te swoje animacje dziwne. I od razu wam powiem, że nie chce mi się tego przechodzić i... chociaż w sumie, wiecie co? Nie będę tego przechodził, bo uwierzcie mi na słowo, że nic się tu nie różni. A ten poziom jest po prostu zbyt długi. Nawet ta jedna sekcja. Ale chciałbym zobaczyć, bo w sumie nie patrzyłem, że tak powiem prywatnie, czy Secret z Lee jest. Wygląda na to, że obraz jest. A co nie powinno być? Gdzie indziej? Okej, czyli najwidoczniej obraz Lee, znaczy... No nie ma tego. No cóż. I... Bierzemy ptys. I tu jest cutscenka, tu jest inna cutscenka w grze. Voice actingu nie ma, ale wszystko inne jest. O, i nagle podskoczyło. W sumie jestem ciekaw, czy... Tu też nie ma żadnej różnicy w tym poziomie. Czy teraz będę miał to życie na całą... Na całą tą betę. Nie. I nie możemy też... A nie, możemy zapauzować, tylko... O. Aha, i jest to po francusku znowu. No, mamy tylko trzy poziomy tutaj. W sumie spróbuję zapisać. To jest ustalone imię, ja nic tu nie wpisywałem. Jest to... O.
Musimy chyba error wywalić. Nie. A więc to było... A nie, jeszcze chciałem wam śmieszną rzecz pokazać. Nie wiem w sumie, czy to jest glitch, czy nie. Prawdopodobnie glitch. Aha, i mamy kontrolę nad Raymondem Cassins. Jakąś. Takiej początkowej kascince. Więc tak. Mamy tą transformację w ogóle i jest fajnie, co nie? I ten szum wodospadu w tle to... Nie, to nie jest podczas edycji. Otóż możemy zakończyć poziom. Iść tu i zobaczyć coś sami. Kostium rakietowy w cascince. Możemy tak każdym z kostiumem, jaki jest w tej becie. Czyli czerwony, niebieski... helikopter i... no właśnie, rakieta. W sumie jestem ciekaw jednej rzeczy. Czy... To było to, co nie? Nie, to nie było to. Najpierw muszę zobaczyć, czy... ta rakieta jest tu od początku. A nie, bo co? Czy jednak nie zobaczę? No w każdym razie to było na tyle z tej bety. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jak mówiłem, w tym tygodniu jest tylko taki, że tak powiem, maraton bet. Następna to prawdopodobnie będzie Ratchet & Clank. A później Ratchet & Clank 3. Więc na razie i cześć! Pa, pa!